Zabieg VacuMed polega na wykorzystaniu ujemnie zjonizowanego powietrza, którym pacjent oddycha podczas zabiegu, ale głównym takim najważniejszym działaniem jest użycie siły zmiennego podciśnienia, który bardzo mocno angażuje układ krwionośny i limfatyczny do tego, żeby organizm się oczyszczał z toksyn zalegających treści przemiany materii. Nie ma osoby, która jest zbyt młoda, zbyt stara, która ma jakieś problemy zdrowotne. Do tego, żeby nasz układ limfatyczny był poruszony, jest bardzo potrzebny układ mięśniowo-stawowy. VacuMed to jest taka pompa napędzająca układ limfatyczny, tak jak serce jest układem napędzającym układ krwionośny.